Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Dzisiaj wypróbuję naklejki do trampek, do starych tenisówek, adidasów, jakkolwiek to nazywacie. Tu jest taki cały zestaw, za pomocą którego można okleić stare buciki. I ja tutaj mam taką parę bucików, które właśnie wyszły z pralki, tak wyglądają na mocno sprane. I na same przody, tutaj na to białe pole, postanowiłam nakleić naklejki, dać im drugie życie. I tutaj jest parę takich wzorków, które można naklejać. Dodatkowa folia, która służy jako kalka, jako szablon. I właśnie na tej folii za pomocą markera, który również jest w zestawie, odrysowuje się kształt, który chce się, tak jak tutaj widzicie na instrukcji, który chce się nakleić, a następnie używać tego jako szablonu i wycina naklejkę, a potem nakleja naklejkę. I właśnie taką procedurę przeprowadzę na moich trampkach, czyli najpierw odrysuję od szablonu ten kształt, takie półkole, które mam na czubkach bucików, a następnie nakleję naklejkę i wybiorę sobie jakiś ładny wzorek. Na przykład ten. Wydaje mi się, że ten wzorek jest całkiem ładny. Tutaj zmieści się na pewno, dwa trampki się zmieszczą na tym wzorku i najpierw muszę zrobić szablon. Jeszcze inne wzorki wyglądają tak, jak tutaj widzicie. Trójkąciki kolorowe i jeszcze taki obrazek. Ale wydaje mi się, że ten geometryczny będzie najlepszy. Tutaj oczywiście jest instrukcja obsługi, jak to wszystko zrobić. Można też boki oklejać, niekoniecznie tylko czubki. I jest też napisane, że bez problemu, kiedy nam się znudzi ten wzorek, można to zdjąć. I zaczynam od szablonu. Szablon to jest taka samoprzylepna folia. Wezmę kawałek. I sprawdzę, czy ten sam szablon działa w przypadku drugiej tenisówki, czy te półkole jest tych samych rozmiarów. Jak się dobrze naciągnie, to się okazuje, że tak, że właściwie to jest to samo. Czyli mogę użyć jednego szablonu dla dwóch bucików. I teraz naklejam ten szablon na moje naklejki i wycinam. I to już jest pierwszy wzorek, który postaram się nakleić na czubeczek. I prawie pasuje. Tutaj został taki biały pasek i tutaj mogę trochę przyciąć. I teraz ten sam szablon wykorzystam do zrobienia naklejki na drugi but. Thank you.
I tutaj w przypadku obydwu został taki z przodu paseczek biały. Troszkę za krótką zrobiłam tę naklejkę. I ten paseczek teraz zamaluję markerem. A poza tym to już jest całkiem gotowe. Kiedy naklejki nam się znudzą, bez problemu możemy je odkleić. Też wypróbowałam, kiedy poprawiałam to, w jaki sposób są były przyklejone. Łatwo jest je odklejać, łatwo przyklejać. To nie jest jednorazowa sprawa. I dosyć dobrze się trzymają. Jestem bardzo zadowolona z efektu. Wydaje mi się, że to jest dobry sposób na odświeżenie starych trampków, takich, z którymi jeszcze nie jesteśmy w stanie się pożegnać, które już nie najlepiej wyglądają i którym chcemy dać nowe życie i zrobić, uczynić się bardziej hipsterskim. Mam nadzieję, że Wam się również podoba. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, a także do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!